Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest Ryszard Snep, były ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry i dobry wieczór. Dobry wieczór. Wraca pan do MSZ-u? No właściwie w jakimś sensie już jestem. Będę wspierał swoich kolegów w przywracaniu MSZ-u do profesjonalizmu i bardzo się z tego cieszę. Do profesjonalizmu? To myśli pan, że będą potrzebne jakieś strukturalne zmiany, czy raczej jakiś rodzaj nowego kodeksu? Co to może oznaczać? No to jest i struktura MSZ-u i to już w tej chwili się dzieje. To jest częściowo też postawienie nowych kryteriów oceny i angażowania nowych osób zwłaszcza. Te kryteria były stanowczo zaniżone. One się zmieniły pod koniec rządów PiS-u, jeżeli chodzi o służbę zagraniczną. Zniknęła część wymogów dotyczących na przykład kwestii językowych. No więc właśnie, w stosunku do ambasadorów, żeby uściślić. Więc już bez rekomendacji jakichś instytucji czy partii politycznych, a raczej spojrzenie takie, jacy młodzi ludzie, jakie mają kwalifikacje, czyli powrót do merytokracji. Osoby, które rzeczywiście interesują się, mają wiedzę na temat świata, ale też znają języki, znają prawo międzynarodowe, mają pasję w tym, no zapewne znajdą miejsce i to będzie nowa kategoria i właśnie taka zawodowa. Ale to tylko kończąc ten wątek, rozumiem, że pan będzie w MSZ-cie po prostu jako pracownik. Tak, tak. Jako pracownik MSZ. Tak, bardzo się z tego cieszę. Właśnie odwiedziłem tę szacowną instytucję po raz pierwszy od 8,5 lat. 1 lutego pan zaczął pracę. Dokładnie. Tak? Od początku miesiąca. No dobrze. 1 lutego też się ważne rzeczy wydarzyły w Brukseli. Orban ustąpił, Ukraina dostaje pieniądze. I wie pan co, taki niesmak trochę pozostał, w takim sensie, że bardzo dobrze, że są pieniądze dla Ukrainy. Ale pieniądze są też dla Budapesztu. I jest pytanie, czy Unia powinna tak działać? To znaczy, czy Unia powinna była zaszantażować Budapeszt? Bo przeciek do Financial Timesa o tym, że po prostu skończą się pieniądze, jeżeli oni nie ustąpią. To jest taki kontrolowany przeciek, który po prostu miał przycisnąć Budapeszt. A z drugiej strony oni dostali część funduszy, które były zamrożone z powodu naruszania praworządności. I szczerze mówiąc, no wszystko można powiedzieć o Węgrzech, ale nie to, że to jest w pełni praworządny kraj w tym momencie, a dostaje pieniądze tak, jak byłby w pełni praworządnym. No wykonali ruchy, Orban wykonał ruchy, których oczekiwała Bruksela. Został wynagrodzony, ale to nie była wielka nagroda jak na skalę państwa. I to nastąpiło już wcześniej, a mimo tego były duże obawy, czy Orban nie będzie wetował po prostu. No ale czy tak powinna działać Unia? Na zasadzie politycznych deali i dyskrecjonalnego przyznawania pieniędzy. To chyba nie było dyskrecjonalne nawet, szczerze mówiąc, dosyć otwarcie to nastąpiło. To jest kwestia oczywiście oceny moralnej. Czy w polityce stosuje się szantaż finansowy lub zachęty finansowe? Oczywiście tak i to jest od zarania dziejów. Natomiast czy powinniśmy być z tego powodu szczęśliwi? Nie. A więc i tak, i nie. Dzisiaj powinniśmy się cieszyć, że jest jednomyślność. Być może to nie jest bardzo trwała sprawa, ale w tej potrzebie, jaka jest w tej chwili, można powiedzieć, Ukraina potrzebowała tej kroplówki właśnie jak wody życia. I 50 miliardów euro to jest ogromna suma. Oczywiście nie jednorazowej wpłaty i też obwarowana różnymi kwestiami praworządności, działań prodemokracyjnych w samej premier Ukrainie. Tusk dzisiaj mówił o tym, że na Ukrainę mogą trafić pieniądze z odsetek od tych zamrożonych rosyjskich funduszy. To jest właściwy sposób działania, no bo to są oficjalnie rosyjskie pieniądze, zamrożone, ale są. Znaczy to chyba jest wciąż przedmiotem debaty, ponieważ narusza to jak gdyby zaufanie do systemu bankowego w świecie, ale z drugiej strony, i myślę, że to jest bardzo poważny argument, Federacja Rosyjska już odpowiada za ogromne straty ludnościowe przede wszystkim, humanitarne, ale też gospodarcze i w związku z tym, jako kraj, który stoi pod pręgierzem nie tylko opinii publicznej, ale międzynarodowych trybunałów, oczywiście jest winna Ukrainie ogromne rekompensaty z tego tytułu. Panie ambasadorze,
No jest tak, że my zaczęliśmy od Viktora Orbana. I Viktor Orban jest ciągle partnerem politycznym człowieka, który jest chyba słusznie oskarżany o prowadzenie ludobójczej wojny. I my mu dajemy unijne pieniądze. No tak, ja myślę, że dobrze jest mieć wątpliwości moralne. Ja w gruncie rzeczy zgadzam się z nimi. Natomiast w polityce międzynarodowej liczy się pragmatyzm, czyli efekt. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, że nawet bez głosu Viktora Orbana za uruchomieniem środków pomocowych dla Ukrainy, te środki byłyby przyznane. Ale chodzi o coś więcej. Przecież ta sytuacja, która miała miejsce i to bardzo gładkie, można powiedzieć, rozmowy, one trwały dużo krócej. Chyba mówił o tym też premier Tusk, że wszyscy się spodziewali bardzo do rana negocjacji, bardzo trudnych, tak jak to bywało wielokrotnie w Brukseli. To Orban się przestraszył? Myślę, że jest nowa sytuacja związana z postawą części elit politycznych w Stanach Zjednoczonych, która bardzo mocno popycha Unię do jedności i do większej stanowczości wobec Europa Rosji. Się przestraszyła samotności i chce pokazać, że jest zjednoczona. A Amerykanie nie dadzą tych 60 miliardów. Do końca grudnia wszyscy wierzyli w to, że to potrwa przepychanka, ale te pieniądze będą. Należę do tego grona, który wierzył, że do świąt, bo tak to wyglądało wtedy, będą te pieniądze, czyli a teraz? Do końca roku najpóźniej. Jak pan uważa? A teraz może być bardzo, bardzo ciężko, ponieważ Partia Republikańska mierzy, kształtuje swoją postawę w zależności od sukcesu, od powodzenia Donalda Trumpa. I to on jest sprawcą de facto tego, że Partia Republikańska idzie pod jego dyktando, a więc zanegować wszystko, co robi Joe Biden i Partia Demokratyczna. Jedność europejska, o której pan powiedział, w sytuacji, w której u nas nie ma jedności, prezydent zwołuje Radę Gabinetową, czy można, z pana doświadczenia, prowadzić efektywną politykę zagraniczną w sytuacji tak ostrego konfliktu pomiędzy prezydentem a rządem? No, większość, prawie wszystkie instrumenty są w ręku prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. To, co posiada prezydent w swoim zakresie oddziaływania, to są ozdobniki takie de facto, bo przecież tak naprawdę... No ale na powoływanie ambasadorów ma wpływ. Ale właśnie, czy powinien mieć wpływ merytoryczny? Przecież nie wybiera ambasadora, nie proponuje, nie opiniuje, a jedynie podpisuje. To jest tak jak powołanie ministrów, w których de facto prezydent jest zobligowany do tego, żeby powołać ministrów, których wskaże premier na podstawie głosowania parlamentarnego. Tutaj nie ma różnicy de facto, natomiast przyjęło się uważać, że prezydent może zwlekać, może utrudniać. Bywały przypadki, że to trwało nawet rok, ale w czy niektórych rzeczy... ambasadorów należy odwołać? Odpowiedź na to pytanie w radiu internetowym rmf24.pl, na stronie internetowej rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Panie ambasadorze, czy niektórych ambasadorów... tych szczególnie głośnych należałoby odwołać? No to jest oczywiste. Nie wiem, co znaczy głośnych wprawdzie, co miał na myśli nasz słuchacz, ale jeżeli są to ambasadorzy, którzy nie wykonywali swoich obowiązków, dopuścili się, jest wiele sygnałów o mobbingu na przykład w placówkach dyplomatycznych, o stosowaniu środków, które są z punktu widzenia prawa pracy nawet zabronione, niemoralne. Które ambasady budzą najwięcej wątpliwości? Które placówki? Ja myślę, że to dopiero podlega ocenie. Także ja bym tutaj nie ferował wyroków i wskazywanie kogokolwiek na tym etapie byłoby działaniem pochopnym. Natomiast z całą pewnością szereg nominacji nie ma charakteru profesjonalnego. Ambasadorowie są też tacy ambasadorowie, którzy nie spełniają kryteriów, których oczekuje się, wymaga się od najwyższego de facto przedstawiciela Rzeczypospolitej gdzie na przykład? W innym kraju. Gdzie na przykład? W jakich krajach? I tutaj krajach? Zapadło milczenie z mojej strony. Oczywiście nie powiem gdzie, ale jesteśmy też obserwatorami. Albo są to nielojalne działania, albo nastawione wyłącznie na promocję i to konkretnych wartości. Jeżeli były to nadania wyłącznie o charakterze partyjnym,
niepowiązane w żaden sposób z umiejętnościami, to tacy ambasadorowie powinni powrócić do kraju. No to ja odwrócę tę logikę i o parę ważnych stolic się spytam, zaczynając od tej najważniejszej, Waszyngton i Marek Magierowski. Jak pan ocenia tego ambasadora? Najtrudniej jest oceniać tych ambasadorów, którzy pracują w tym samym miejscu, w którym ja pracowałem. W związku z tym jest dobry obyczaj, że moich poprzedników i następców nie oceniam, bo po prostu nie wypada. Jest to wbrew jakby zasadom niezapisanym nigdzie w regulaminie, żeby było jasne, ale no, etycznym zasadom. No to w takim wypadku te miejsca, w których pan ambasadorem nie był, Pekin, Jakub Kumoch. Z tego co wiem, ambasador Kumoch zna język mandaryński. Ma przygotowanie merytoryczne, znaczy wiedzę, umiejętności. Znajomość języka mandaryńskiego jest ponadstandardowa. Natomiast pytanie jest o to, w jaki sposób realizuje się interes Polski. I to będzie przedmiotem, ale nie jednoosobowej oceny, tylko przede wszystkim ministra spraw zagranicznych, który będzie decydował o tym, czy taka osoba powinna kontynuować, czy nie. Jeszcze dwie ważne stolice, Kijów i Jarosław Guzy. No, ja nie byłem członkiem delegacji ministra Sikorskiego w Kijowie. Nie rozmawialiśmy o tym, ale myślę, że pan minister ma już wyrobione zdanie na temat funkcjonowania działań pana ambasadora Guzego w tym niezwykle ważnym kraju, w którym mamy wiele spraw do uregulowania i wiele spraw na przyszłość. I ostatnia bardzo ważna stolica, o którą się spytam, to jest Berlin. No, tutaj dużo było historii dookoła ambasady w Berlinie. Tak się trafia, że pan redaktor wspomina trzech ambasadorów, którzy stosunkowo niedawno objęli swoje funkcje. Ja nie wiem, czy jest wystarczająco dużo materiału, umownie mówiąc, żeby dokonać rzetelnej oceny. Z całą pewnością zmiana w stosunkach z naszym zachodnim sąsiadem wymaga innego zupełnie kierowania placówką, reprezentowania, niż czynił to poprzednik obecnego ambasadora. To z całą pewnością mogę powiedzieć. My nie jesteśmy w stanie konfliktu i wojny. Mamy swoje problemy, jak każdy kraj ze swoimi sąsiadami, ale mamy przyjazne stosunki. Republika Federalna Niemiec jest nasz największy partner handlowy, a do tego sojusznik w NATO i kraj kluczowy wręcz dla wspierania Ukrainy. No właśnie. To widać zresztą w tej chwili, bo na tej Radzie Europejskiej, o ile wiem, kanclerz Scholz był jednym z najbardziej zdeterminowanych w popychaniu tej decyzji pomocy finansowej dla Ukrainy. Wizyta ministra Sikorskiego teraz w Berlinie była w gruncie rzeczy przygotowaniem do spotkania premiera Tuska z kanclerzem Scholzem. To są absolutnie kluczowe z naszego punktu widzenia relacje i absolutnie kluczowa stolica, jeżeli chodzi o przyszłość Europy. No i trochę wracamy do tego słynnego, wypominanego wiele razy ministrowi Sikorskiemu przemówienia berlińskiego o tym, że on się bardziej od aktywnych Niemiec boi, nieaktywnych Niemiec. Tylko od tego czasu w samych Niemczech wiele rzeczy się zmieniło. Tak, ale jedno się nie zmieniło, to znaczy Niemcy pozostają największą gospodarką w Unii Europejskiej. Są jednym z kluczowych krajów. To się nie zmieniło, nawet jeżeli mają, a mają wewnętrzne problemy i gospodarcze, i polityczne. Tam ta scena nie jest za bardzo stabilna. To jednak Niemcy będą obok Francji z całą pewnością, obok Włoch, Hiszpanii i miejmy nadzieję Polski, będą należały do tego wąskiego grona, które narzuca tempo i kierunek wskazuje zmian w Unii Europejskiej, a te zmiany muszą być. Ja w ciągu ostatnich paru miesięcy nabrałem nowego zwyczaju, takiego związanego ze strachem, który mam. To znaczy, patrzę na każdy kolejny sondaż z Niemiec i patrzę, jak wysoko jest AfD. Jest bardzo wysoko. Jest czego się bać? Znaczy, ja mam tych zagrożeń ze strony skrajnie prawicowych ugrupowań, nie tylko w Niemczech, ale w innych krajach,
stosunek nieemocjonalny. To znaczy, ja myślę, że te ugrupowania na ogół są przeszacowane. I to wynika z wielu... W przypadku Holandii i Wildersa okazało się, że było niedoszacowane. No tak, ale nie jest w stanie stworzyć rządu. Póki co to się nie zdarzyło. Mamy przypadek też... obawialiśmy się o sytuację we Włoszech, ale tam okazało się, że ta prawa strona nie jest ani tak prawa, jest proeuropejska i proukraińska. Mamy Hiszpanię, gdzie z kolei Vox poniósł porażkę, mimo że wróżono, że sięgnie po 15%, a zdobyli około 9%. Więc złamali praktycznie możliwość z partią ludową zawiązania koalicji i wygrali socjaliści, więc to oczywiście to są krzykliwe środowiska. To oczywiście bardziej razi w oczy, bo tak jak kolory, które są niezwykle wyraziste i szokujące, sprawia na nas wrażenie, ale myślę, że te wahnięcia i także przykład Polski, która wraca do nurtu jednak liberalnego i takiej stabilnej demokracji, pokazuje, że jest się czego bać, ale nie wolno się poddawać, załamywać rąk, bo scena polityczna w Europie jest bardzo płynna. To jest kwestia, kto przejmie narrację. Unia Europejska, jeżeli, a tak na to wygląda, także w obliczu możliwości, że Trump jednak wygra wybory, to... Myśli pan, że wygra? Już zaczynamy o Trumpie, czy jeszcze poczekamy chwileczkę? Nie, zaczynajmy o nim, bo on jest też kluczem do tego, co będzie w przyszłości w Europie. Tak, ale warto powiedzieć, że jeżeli Unia Europejska pokaże swoją skuteczność, to znaczy wspólny plan obronny, jeżeli uwspólnotowienie problemów będzie faktem, a mieliśmy przykład tego z kwestią rolnictwa, problem, który był problemem Polski i Ukrainy, stał się problemem Unii Europejskiej i Ukrainy i jakiś kierunek zmian został nadany. To nie jest koniec tej bajki jeszcze, tej historii, ale jest dobry początek. Chodzi o to porozumienie w sprawie pewnego ograniczenia wwozu niektórych towarów na teren Unii Europejskiej. Polscy, rumuńscy czy europejscy rolnicy wcale nie są tacy zachwyceni. Janusz Wojciechowski też, komisarz rolnictwa, też nie jest zadowolony. Ale to nikt nie będzie zachwycony. To znaczy, to jest sytuacja taka, w której nie ma zadowolonych. Jeżeli jedna strona będzie bardzo zadowolona, to druga strona będzie z całą pewnością bardzo nieszczęśliwa i będzie bardzo gwałtownie protestować w różny sposób. Trzeba pamiętać o tym, że Ukraina ma jeden ogromny atut, to jest atut moralny, i który jest bardzo silny w świecie dzisiaj. Natomiast oczywiście racje rolników, którzy okazało się, że nie tylko polskich, nie tylko rumuńskich, ale także francuskich, belgijskich, a słyszymy, że i włoskich, i hiszpańskich, znajdą swoje odzwierciedlenie w postanowieniach. Przy czym to nie jest koniec, po pierwsze to nie jest uzgodnienie jeszcze, to jest propozycja, a więc to pójdzie jeszcze do Parlamentu Europejskiego, do Rady Europejskiej, z całą pewnością... Zostawmy już to, bo na Trumpa nam nie starczy czasu. Dobrze. O to bardzo chciałbym się spytać. Już przechodzimy do Trumpa w takim razie. Dzisiaj wygląda to tak, że Donald Trump ma spore szanse wygrania. A jak wygra, to będzie, tak jak to Welt chyba go nazwał dyktatorem, zrobi rewolucję. On się otoczył zupełnie innymi prawnikami niż w czasie pierwszej kadencji. Zapowiada wielkie zmiany w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości. W gruncie rzeczy zmiany o charakterze konstytucyjnym i wspomina też o tym, że w polityce zagranicznej nie mówi nie wyjściu z NATO. To możliwe? Znaczy, z NATO wyjść nie może sam. To nie jest decyzja prezydenta. Musi mieć akceptację Kongresu Amerykańskiego. Raczej nie sądzę, żeby tak było, ale biorąc pod uwagę prerogatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych, on może doprowadzić do takiej sytuacji, w której nawet jeżeli Stany Zjednoczone będą udziałowcem, a są największym, to nie będą udziałowcem, to nie będą aktywnym. Udziałowcem albo w ogóle, albo prawie w ogóle, czyli bez znaczenia. I bez wychodzenia, bez oficjalnego opuszczania tego gremium. I to byłaby tragedia oczywiście. Ale to nie jest jedyny scenariusz. Po pierwsze, demokraci jeszcze nie rozpoczęli kampanii wyborczej, więc kiedy mówimy, że... Myśli pan, że zmieniał kandydata, czy jednak będzie Biden, a na przykład dobierze sobie Michelle Obamę? Ja myślę, że jeżeli kandydatem po stronie republikańskiej będzie, a na to wygląda, Donald Trump,
to jego najlepszym przeciwnikiem będzie Joe Biden i Joe Biden jest w stanie z nim wygrać. Ale czekają Donalda Trumpa czekają procesy, które się zaczną w marcu. Niektóre są dosyć poważne, niektóre umacniają ten rdzeń pro-trumpowski, ale są takie, które zagrażają jego uczestnictwu w wyborach w ogóle. To jest oskarżenie o insurrekcję, czyli o udział, inspirowanie wydarzeń na Capitol Hill. A czy jeżeli Trump przegra wybory, to czy Ameryce grozi może nie wojna secesyjna, czy wojna domowa, ale przemoc o charakterze takiego konfliktu wewnętrznego, poważnego? Ja sądzę, że to już się nie powtórzy. To doświadczenie buntu. Buntu, ataku na Capitol było niezwykle upokarzającym doświadczeniem dla większości Amerykanów. Znaczy, oto nagle kraj, który był wzorcem, tak się mówiło przecież, demokracja amerykańska to jakby ta najlepsza, ta, która ma głębokie korzenie, no tarnie, okazał się słaby. A to właśnie symbol przecież, mówimy o ataku na budynek, który jest symbolem demokracji amerykańskiej. Okazało się, że to się trzęsie, że to jest słabe, a przeciwnicy Stanów Zjednoczonych, czyli Federacja Rosyjska, ale także delegacja chińska podczas rozmów na Alasce w następnym roku po tych wydarzeniach, no mówiła, że wy nie stanowicie żadnego wzorca. Więc to było tak upokarzające doświadczenie, że nie sądzę, aby to się powtórzyło. Pytanie jest o rzeczywiście, kto wygra. Społeczeństwo pozostanie podzielone w swoich opiniach, ale takie jest i to nie tylko amerykańskie. I teraz pytanie jest takie, co będzie, jeżeli Trump z takich lub innych powodów nie będzie kandydatem republikańskim, czyli wygra Nikki Haley. Jeżeli wygra Nikki Haley, była ambasador przy ONZ-cie i była gubernator Południowej Karoliny, osoba młoda, jak na policzkę, kobieta i różniąca się zdecydowanie z etnicznymi korzeniami na dodatek, tak, ale różniąca się w wielu poglądach, będąc konserwatystką jednocześnie, to by oznaczało, że ona może dostać nominację jeszcze? No przegrała dwa prawybory. No tak, ale po pierwsze te wybory, to jest ten kokus słynny, to jest tradycja bardziej, to nie jest skazujące, to jeszcze nic nie Panie mówi. Panie ambasadorze, skończył nam się czas, ale ja więc to już odkładamy. Musimy odciąć, tak? Musimy odciąć, ale ja jedno myślę, pytanie że wtedy, zadam. Jeżeli Nikki Haley zostałaby jakimś zbiegiem okoliczności kandydatką partii republikańskiej, to wówczas być może Joe Biden zrezygnowałby z kandydowania i to byłaby kobieta po stronie Michelle Obama? Być może. To byłby hit. Nie wiem, czy kiedyś była bardzo przeciwna angażowaniu się w politykę, ale wszyscy mają swój czas. Być może pracują nad nią. Myślę, że to byłaby bomba. Nie, to ostatnie, absolutnie ostatnie pytanie. Komisja śledcza rusza w przyszłym tygodniu w sprawie afery wizowej. Afera wizowa była i będą osoby, które były w MSZ-cie, które powinny według pana trafić do więzienia? Wszystko wskazuje na to, że to jest bardzo poważna afera, gdzie decydowało kumoterstwo, ale także łapczywość czy chciwość niektórych urzędników, którzy po prostu nigdy nie powinni być urzędnikami. I na pana przekonanie będą wyroki więzienia? Oczywiście zdecyduje sąd, ale... Myślę, że tak może być. Te oskarżenia są bardzo poważne. Ryszard Sznef, były ambasador w Waszyngtonie i od dzisiaj również z powrotem w MSZ-cie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.